Dzisiaj pokażę wam traktor w BMG, który ma już 3 silniki i te koła z tyłu są naprawdę ogromne i właśnie to siedzenie się chyba nie trzyma zbyt dobrze. Siedzę prawie 200 km na godzinę, no to jest naprawdę bardzo szybkie. Jeszcze tam w jakieś auto wjechałem. I te tylnie koła w tym pojeździe są takie duże i szerokie, że normalnie nie wiem dlaczego teraz się ślizgam. Jakby nawet nie dotykają ulicy. To jest bardzo dziwne. Ojej, właśnie ten zderzak w tym aucie wyrwałem. I no, muszę jakieś auto tym przejechać. Dokładnie tu ją podjedźmy. Ale ładnie. Jak gnioty. Ojej, ale tam wystrzeliło. To jest naprawdę silne. Ale najwyraźniej się chyba nie trzyma zbyt dobrze ulicy. No, już się chyba troszeczkę ta opona zepsuła. No i druga opona też się przebiła, więc ta modyfikacja na pewno nie jest idealna, ale jest naprawdę bardzo ciekawa. Jeszcze się silniki tutaj palą, nie wiem czy to jeden z nich, czy wszystkie, ale tak wygląda. No i się chyba silnik zepsuł. No to jestem jeszcze na tym torze wyścigowym i chyba nie przejdę całego tego toru, ponieważ to zajmie na pewno bardzo dużo czasu z tym traktorem wyścigowym. Ta kierownica tutaj tak wystaje, taka długa jest. To wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Zobaczmy, jak to wygląda z pierwszej osoby. To są te opony, no. Tutaj chyba powinny być jakieś te barierki albo podłokietniki, żeby nie ryzykować, że się dotknie tych kół, bo jak się tak szybko kręcą, to chyba nie byłoby zbyt przyjemne ich dotknięcie. Tym traktorem naprawdę by się chyba dobrze driftowało. Mam wrażenie, że te koła są bardzo śliskie. Normalnie jakby były zrobione z jakiejś galaretki albo masła. To naprawdę działa dziwnie bardzo. Ale zobaczmy, jak to się tutaj rozpędzi na tym długim, prostym torze. Jedziemy 100 km na godzinę. 200, no. Nie wiem, czy jadę tutaj 200 teraz. Prawie 300 jadę. No, naprawdę słabo skręca. Tutaj zaraz będę hamować, ale nie wydaje mi się. Trzymam i ręczny hamulec, i ten normalny, i jakoś auto nie chciało hamować. To się naprawdę rozpędza słabo, ale pomyślałem, że zobaczę, które auto jest silniejsze. Ten traktor, który się znajduje pod zakładką Gabriel T-Series, czy Autobello Stambeco. No więc połączyłem te dwa pojazdy łańcuchem i tylne koła tego traktora są normalnie tak samo wysokie jak ciężarówka Autobello Stambeco, więc bardzo będzie ciekawe, która jest silniejsza. Traktor ma napęd tylko na dwa koła, a Autobello ma na wszystkie 6 kół. Będzie bardzo ciekawe zobaczyć, który wygra. Jedziemy. Jak na razie stoimy. Żadne auto nie wygrywa. Jak zablokowałem dyferencjał pomiędzy tylnymi kołami, to nagle zaczął ten traktor przegrywać. Więc teraz jako znowu... O nie, silnik się wyłączył. Włącz się, no, jedź! No, nie wiem, chyba Autobello Stambeco to wygrało. Prawda, jakby te koła nie były takie śliskie, to by ten traktor na pewno wygrał. No to sprawdźmy, jak to auto sobie poradzi na tym torze terenowym. Tutaj mi się chyba udało troszeczkę zadriftować, jakoś bardzo, jakoś na miadę. No te silniki się naprawdę bardzo słabo trzymają, przedni naprawdę strasznie lata. Skaczemy, no jakoś bardzo wysoko nie wyskoczyłem. O, tutaj było troszeczkę lepiej, bokiem trochę wyskoczyłem, ale dobrze, jadę dalej. I się przewróciłem. Nawet jak auto jest przewrócone, to mogę jechać, ponieważ te koła są takie duże. Tak, nie wiem, czy tutaj uda się przeskoczyć to. Zobaczymy. No, akurat się udało. Te tylnie koła wyleciały. Przewrócę się znowu na koła, czy już nie? No, chyba nie. Muszę troszeczkę pomóc. Tak, dalej mogę jechać. Nie jakoś bardzo dobrze, ale dalej mogę jechać. No to jestem na mapie Car Jump Arena i może zablokuję ten dyferencjał pomiędzy tylnymi kołami. Może się troszeczkę szybciej rozpędzę. Na razie jadę dość dobrze. Wyskakuję z prędkością 300 km na godzinę. Ładnie lecę, ojeju. Bardzo daleko przylecę, 450 metrów. No, bardzo ładnie. I wpadłem też do wody. No, już raczej nie będę mógł nigdzie jechać tym. Mogę spróbować jeszcze raz. Może pojadę tym razem troszeczkę wolniej. Nie dodam aż tyle gazu, to może jakoś ładnie wyląduję. Te 200 km na godzinę mogę jechać. Zobaczmy, czy jakkolwiek dalej przeskoczę. 200 metrów niecałe przeleciałem. Hamujemy. No, te hamulce w tym traktorze są naprawdę tragiczne. Ojeju, jeszcze się zacząłem palić. Spróbuję jeszcze raz tym razem. Będę hamować jadąc na wstecznym. Lądujemy. Przewróciłem się do góry nogami, więc wziąłem znowu najechanie do przodu, ale się nadal nie udało, więc ten traktor przeskoczył daleko, ale już nie mógł dalej jechać po tym. No więc jestem na mapie Car Jump Arena i tutaj mnie naprawdę ciekawi, jak to tu sobie poradzi, ponieważ na tej skoczni tutaj trochę niżej, to zwykle auta z mniejszym zawieszeniem sobie radzą lepiej, a to auto ma z przodu małe koła, małe zawieszenie, jeżeli w ogóle jakieś, a z tyłu naprawdę gigantyczne koła, więc zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Tutaj krzywo wyskoczyłem i ląduję. Jedno koło mi się uszkodzi, ale może jednak nie, dobra, nie wiem.
Ej, skaczemy. Może jak mi się przekręcę znowu na koła, to się uda, to będę mógł dalej jechać. No, chyba nie. Koło mi jedno odpadło. Mogę powiedzieć jeszcze raz. Tak, skaczemy. Akurat doleciałem na styk, ale się udało, żebym teraz tylko nie wypadł. Nie. Skaczę jeszcze raz. Wylądowałem dużo lepiej, myślę. Nie, znowu wypadam z toru. Czemu nie mogę na drugą stronę wpaść? Więc chyba to nie może przejść akurat z tamtego testu. Ale może będzie lepiej na tym teście zawieszenia. No, przód jest może tak trochę wysoki. Jeżeli przywalę, to spróbuję tyłem tędy przejechać. Nie wiem, czy się uda, ale spróbuję. Więc tutaj w ogóle kierowca nic nie poczuł. Ojej, ale tu wyleciałem. Może 400 km na godzinę jadę. Może powinienem trochę wolniej jechać. Troszeczkę przywaliłem, ale jest dobrze. To się może udać. Żebym tylko teraz nie zjechał z toru. Ale jadę, coś zaczęło zacinać. Ale przynajmniej mam zwolnione tempo. No, nic mi się nie stało. O, lepiej już. Jest. No, jakbym teraz nie wjechał w tą ścianę, to by auto bez problemu dalej mogło jechać. Więc ten test chyba muszę zaliczyć temu traktorowi. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli ten film wam się spodobał, to się wam na pewno spodoba. Ten film, który teraz wam się pokazuje na ekranie, o innym bardzo ciekawym pojeździe w BMG Drive. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie. Cześć!